Marszałek województwa wielkopolskiego zwrócił się do samorządu Leszna o pomoc w realizacji projektu rewitalizacji linii kolejowej nr 360 Gostyń-Kąkolewo. Prośba została przyjęta przez radnych z aprobatą. Czy inni partnerzy, w tym powiat leszczyński, będą solidarni? Pierwszym krokiem będzie przygotowanie dokumentacji. Należy to zrobić do końca listopada 2021 roku. W przedsięwzięciu będą brały udział także inne samorządy. One dołożą wspólnie tylko 50% kosztów przygotowania dokumentacji i inwestycji. Ich wkład finansowy wyliczony został procentowo. Zgodę wyraziły już gmina Gostyń, Osieczna i Krzemieniewo. Decyzji nie podjęły jeszcze powiat gostyński i powiat leszczyński. Negocjacje i zwłokę w podjęciu decyzji przez powiat leszczyński skomentował prezydent Łukasz Borowiak. Stanowisko Urzędu Marszałkowskiego powinno być twarde wobec władz powiatu leszczyńskiego, mówił prezydent Leszna. Podobne zdanie wyraził wiceprezydent Adam Mytych. Oni powinni być pierwsi w podejmowaniu tej decyzji, mówił Adam Mytych. Takie stanowisko nie dziwi. Miejscowości na trasie Krzemieniewo i Kąkolewo leżą przecież w powiecie leszczyńskim. Koszty przygotowania studium dla Leszna wyniosą 6,6%, co przy koszcie dokumentacji wynoszącym około 1 230 000 wyniesie prawie 80 000 zł. Całkowity koszt rewitalizacji linii kolejowej Gostyń-Kąkolewo zaplanowano na około 140 milionów złotych. Większa część pieniędzy pochodzić będzie z programu Kolej Plus. Inwestycja ma być zrealizowana do 2028 roku. Rewitalizacja linii Gostyń-Kąkolewo to jeden z pięciu projektów złożonych przez Urząd Marszałkowski do programu Kolej Plus. Wyceniono je na około 2 miliardy złotych. Środki pochodzące od samorządów partycypujących w wykonaniu inwestycji wyniosą około 300 milionów złotych. Nie wiadomo jednak, czy wszystkie projekty otrzymają akceptację. Projekt Urzędu Marszałkowskiego mający na celu rewitalizację linii Gostyń-Kąkolewo ma bardzo wysoką ocenę.